Obróbka mechaniczna jest tak naprawdę drugim procesem produkcyjnym zaraz po odlewni, jeśli chodzi o cały łączny proces produkcji pomp. Wydział, na którym są obrabiane detale do pomp głębinowych, do wszelkiego asortymentu pomp produkowanych przez firmę. Konstrukcja wymyśla detal. My wymyślamy, jak ten detal wykonać. To jesteśmy, nie wiem, takim swoistym łącznikiem między konstrukcją a działem produkcyjnym. Pompa składa się z wielu części. Obróbka jest dosyć skomplikowana. Żeby te wszystkie części z sobą współgrały, no, muszą być wykonane w obostrzeniach tak, jak konstruktor założył. Mamy możliwości wykonania czegokolwiek ogromne. Brakujące jakieś elementy, które są nam potrzebne, potrafimy sobie zaprojektować w 3D i dzięki technologii druku 3D wyprodukować gotowy element według naszej wizji, według naszej koncepcji. Grubo ponad 80 maszyn produkcyjnych, 17 maszyn sterowanych numerycznie, bardzo dokładne obrabiarki. Posiadamy centra obróbcze pięcioosiowe, służące do obróbki bardzo skomplikowanych kształtów. One pozwalają uzyskać detale, części do pomp. Dwa takie obszary, jest obróbka konwencjonalna maszyn ręcznych. Drugi obszar to są maszyny CNC, sterowane numerycznie. Maszyny CNC dają powtarzalność procesu. Można tym procesem bardzo dokładnie sterować. Dzięki temu można podnieść jakość wyrobów. Te wyroby są dokładniejsze. Możemy w niższych tolerancjach pracować, z większymi dokładnościami. Wychodząc do oczekiwań klienta, powstało szereg nowych pomp. A to wszystko umożliwiło, powiedzmy, to, że zaczęliśmy pracować na maszynach CNC. Coś, co wcześniej trzeba było kupić, co nam uniemożliwiało wykonanie czegoś, dzisiaj tak naprawdę wszystko siedzi w naszych głowach. Co sobie wymyślimy, to możemy sobie wyprodukować. Krótkie serie bądź mniej skomplikowane prace wykonywane są nadal metodą konwencjonalną, gdzie do tych prac potrzeba naprawdę również doświadczonej załogi. Poszukujemy pracowników z takim zmysłem technicznym, umiejących przeczytać rysunek techniczny i wyobrazić sobie w głowie ten wyrób, tak to bardzo ułatwia później pracę na wydziale. Mamy możliwość poszerzenia swojej wiedzy w każdym kierunku, więc mamy rozwój. Na studiach nie miałem takich technologii, z którymi spotykam się dzisiaj w zakładzie. Wiele, powiedzmy, wyzwań dnia codziennego. Nie jest to monotonia. Codziennie coś się dzieje. Rozwijamy się, nie stoimy w miejscu, więc każdy rok przynosi tak naprawdę nam nowe wyzwania i próbujemy temu sprostać. Musi chcieć nauczyć się, przyjąć tą wiedzę, którą możemy przekazać, sumienna. Zapraszamy do naszego wydziału. Artur Szumski, kierownik Zakładu Produkcji Pomp.